Telewizja w Polsce.pl i kolejna część naszego programu. Edyta Hołdyńska, zapraszam Państwa. Łączymy się z gmachem prokuratury krajowej, tam na miejscu posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Oliver Kubicki, rzecznik tejże Komisji Weryfikacyjnej. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Słyszymy się, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie i od razu pytamy o postępy i o wnioski pana rzecznika płynące z zeznań kolejnych świadków, lokatorów kamienicy przy ulicy Skaryszewskiej 11. One są dosyć szokujące i my o tym już piszemy na portalu w polityce.pl, o poruszających zeznaniach lokatorki, która przed ostatnim ze świadków, którego zeznania oglądaliśmy także na antenie Telewizji w Polsce.pl. Te poruszające zeznania lokatorki przed komisją weryfikacyjną to między innymi takie zdanie: zapłaciłam zdrowiem za reprywatyzację, dostałam udaru, władze nie interesowały się naszym losem. Jakie wnioski płyną z kolei po pańskich obserwacjach? No, myślę, że na wnioski może jeszcze trochę za wcześnie, natomiast z pewnością widzimy kolejny rozdział tej smutnej opowieści o tym, jak wyglądała warszawska reprywatyzacja w praktyce. Jakie efekty przynosiły bezmyślne decyzje tych osób, które reprywatyzowały nieruchomości także z udziałem kuratorów ustanawianych na 117-letnie osoby, które gdyby żyły, miałyby 117 lat. Tak, tu znowu widzimy, mamy ten przypadek, znowu to powtórzenie tak naprawdę metody na kuratora. Tak, i tutaj dotychczasowo mieliśmy jednego, dwóch kuratorów, natomiast tutaj pewien swoisty rekord, ponieważ w tej sprawie mówimy aż o 6 kuratorach, których, tak jak już powiedzieliśmy, dla wielu tych osób kurator był ustanawiany, pomimo że one dobiegały już prawie do 100 lat życia, a dla jednej osoby wprost ponad 110 lat. Także kolejny przypadek reprywatyzacji metodą na tak zwanego ducha, czyli na osoby nieżyjące. No a później efekty tej reprywatyzacji, o których opowiadali nam dzisiaj mieszkańcy, czyli pozrywane podłogi, niekończące się remonty, wychładzanie budynku, którego nie można pomimo wysiłku w żaden sposób ogrzać, no i życie, które po reprywatyzacji zamieniło się de facto w koszmar. No i podwyżka czynszu. Tutaj nawet o 240%. Ci ludzie po prostu nie mieli z czego opłacać czynszu po tak drastycznej podwyżce z dnia na dzień. No, sytuację mieszkańców można by określić jednym słowem, to jest niepewność. To znaczy, po pierwsze, nie wiedzą, jaka będzie ich dalszy los w związku właśnie z tym niekończącym się remontem, nawet zapowiedzią w zimie remontu dachu, ale także niepewność tego, ile będą musieli nowemu właścicielowi płacić, ponieważ, jak wiemy, no tutaj drastyczna podwyżka czynszu do ponad 400, do ponad 1000 zł. No i te ciągłe zachęty ze strony nowego właściciela, by lokale opróżniać. No właśnie, wnioski pewnie, na wnioski pewnie jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, natomiast na Twitterze Komisji Weryfikacyjnej także już dużo się dzieje, między innymi umieszczane są tam zdjęcia tej kamienicy obrazujące, tak jak pan przed chwilą opisał, opowiedział, zrywane podłogi, otwierane okna, dewastację lokali, tak naprawdę widzimy na tych zdjęciach gołe ściany, pustostany. No tak, wyobraźcie sobie państwo, że sąsiadujecie z lokalami, w których w zimie, kiedy temperatura spada poniżej zera, pootwierane są okna, nie ma żadnej izolacji, nie ma podłóg. Łatwo sobie wyobrazić, jak trudno takie pomieszczenie ogrzać. Wyobraźcie sobie państwo, że mieszkacie w takim mieszkaniu z małym dzieckiem, które musi niestety marznąć. Tutaj jeden z lokatorów mówił, że pomimo tego, że on ma cały czas włączone ogrzewanie, temperatura w jego mieszkaniu nigdy nie może przekroczyć 16 stopni. Proszę sobie wyobrazić starsze osoby, które nie są operatywne, bardzo często pozostawione same sobie, które prosiły o interwencję różnych instytucji, między innymi burmistrza Pragi Południa, ale tak jak zeznawali dzisiaj świadkowie, niestety odbijali się tam od ściany, ich głos nie został usłyszany. No a to ogrzewanie kolejne koszty z kolei rodziło, prawda? Ogrzewanie tak mocno mieszkania, że i tak nie mogło przekroczyć temperatury 16 stopni, też bardzo dużo kosztuje i to kolejne pieniądze, które musieli wydawać lokatorzy kamienicy przy ulicy Skaryszewskiej 11. Pytanie, co zrobiły władze miasta w tej sprawie? Czy lokatorzy, tak jak teraz zeznawali przed komisją weryfikacyjną, czy te same wnioski, te same opowieści przedkładali ratuszowi? No jak do tej pory wszystko wskazuje, że tutaj kolejny przypadek, w którym
no niestety władze były głuche. Oczywiście zaczekamy na weryfikację tej tezy, ponieważ ma dzisiaj jeszcze zeznawać burmistrz Pragi Południe. Chcielibyśmy usłyszeć jego wersję wydarzeń, natomiast no, trudno podważać tutaj zdanie i twierdzenie mieszkańców, którzy mówili, że wielokrotnie interweniowali, prosili o pomoc, niestety bezskutecznie. To jest kolejna sprawa tak naprawdę otwarta przed komisją weryfikacyjną. Decyzji jeszcze nie znamy. Dotąd komisja weryfikacyjna pracuje na pełnych obrotach i te sprawy, które bada, bardzo szybko zostają załatwione w tym sensie, że mamy bardzo szybko decyzje zwrotowe. Kolejna kwestia to taka, że tych przypadków jest znacznie więcej niż te jednostkowe, co najmniej 300, jak słyszeliśmy od członków komisji weryfikacyjnej, spraw jeszcze do zbadania. Czy to jest do zrobienia i w jak długim okresie czasu? No, z pewnością z pomocą dla komisji będzie nowelizacja ustawy, która niebawem wejdzie w życie, która już przeszła przez polski parlament, która usprawni nam jeszcze postępowanie i pozwoli w szybszy sposób rozpatrywać te sprawy, które są ewidentne nawet bez przeprowadzania takiej publicznej rozprawy, kiedy będziemy mieli pewność z dokumentów, że podczas procesu reprywatyzacyjnego doszło do naruszenia prawa. Więc liczę na to, że rzeczywiście te około 300 spraw, ponad 200 zgłoszonych przez samych mieszkańców, lokatorów, organizacje lokatorskie, stowarzyszenia czy wspólnoty mieszkaniowe, będziemy w stanie sukcesywnie rozpatrywać jeszcze szybciej niż to działo się do tej pory. A pamiętajmy, że od czasu, kiedy zajmujemy się jakąś sprawą do momentu, w którym wydajemy już decyzję, nie mija zbyt wiele czasu. W większości przypadków było to okres 2-3 tygodniowy. Znamy nawet również z Twittera poszczególnych członków komisji weryfikacyjnej, także z Twittera przewodniczącego komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego, te zdjęcia, jak komisja pracuje nawet nocą, porozrzucane papiery, dokumenty. To bardzo takie czasochłonne, pochłaniające zajęcie, a mimo to Platforma Obywatelska, posłowie Platformy Obywatelskiej nadal zarzucają komisji weryfikacyjnej, że ta zajmuje się tylko wybranymi przypadkami. No, trudno na taki zarzut odpowiedzieć, dlatego że z racji ustawy, nad którą przecież procedowali także parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Oni twierdzą, że jest ich projekt, który jest nieruszony do tej pory. No cóż, Platforma Obywatelska miała 10 lat na to, by uporać się z warszawską reprywatyzacją. Tego nie zrobiła, więc wypadałoby trochę więcej pokory od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w tej kwestii. Komisja działa sprawnie, podejmuje tyle spraw, ile może. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nowelizacja ustawy usprawni nam jeszcze postępowanie. Natomiast komisja zrobiła i tak już więcej niż dotychczasowe instytucje, które pozostawiały lokatorów bezbronnymi, a osoby, które miały pieniądze, kontakty, pozycję społeczną w świecie także warszawskiej palestry, miały się świetnie, jak wiemy dzisiaj, oglądają rzeczywistość za mur aresztu śledczego, gdzie przebywają jako osoby tymczasowo aresztowane, podejrzewane o bardzo poważne przestępstwa. No właśnie, i tu kolejna kwestia, współpraca komisji weryfikacyjnej z prokuraturą. Mówiliśmy już o tym na antenie telewizji w Polsce.pl, właśnie odnosząc się do przypadku Hanny Gronkiewicz-Waltz, pani prezydent, i jej odpowiedzialności przed prokuraturą. Czy ta już zbiera materiał dowodowy? Może tak, jak materiał dowodowy dla prokuratury przekazała w sprawie Hanny Gronkiewicz-Waltz komisja weryfikacyjna? Pani redaktor, my przekazujemy do prokuratury wszelkie informacje, które mogą posłużyć w toczących się śledztwach. Jest to bardzo kompleksowy materiał gromadzony podczas rozpraw, ale generalnie podczas prowadzenia postępowania w poszczególnych sprawach. Jak wiemy, najprawdopodobniej ten materiał przysłużył się także do części aresztowań, które za nami. Natomiast jest sprawą oczywistą, że we wszystkich tych postępowaniach przewija się nazwisko pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która bierze odpowiedzialność także jako osoba, która przez kilka lat osobiście nadzorowała Biuro Gospodarowania Nieruchomościami, w którym były te największe nieprawidłowości, w których, jak sama pani prezydent stwierdziła, działała zorganizowana grupa przestępcza. Więc jeżeli pani redaktor pyta o to, czy pojawia się nazwisko pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak, pojawia się. Natomiast ocena tego materiału dowodowego pozostaje już kwestią i gestią w gestii prokuratury.
Kolejna kwestia, czy ustawa, o której pan rzecznik wspomniał, rozwiązuje także przypadki afery reprywatyzacyjnej w innych miastach, w Krakowie i Łodzi, bo o tym też jest dużo w prasie, w telewizji, natomiast nie wiemy, czy ustawa rozwiązuje także tamte przypadki, czy konieczne będą kolejne komisje, które zbadają konkretnie przykłady w tych miastach. Jest wola polityczna do tego, by podobne komisje, chociaż pewnie działające w nieco odmienny sposób, w związku z tym, że dekret to obowiązywał tylko w Warszawie, by powoływać także w innych miastach. Wiemy o tym, że ogromne zastrzeżenia reprywatyzacja budzi na przykład w Łodzi czy Krakowie. Natomiast przepisy, które by pozwalały uruchomić takie komisje, zawarte są między innymi w dużej ustawie reprywatyzacyjnej i to jej uchwalenie staje się z tego punktu widzenia, o który pyta pani redaktor, kluczowe. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te informacje, za ten komentarz. Z gmachu Prokuratury Krajowej, gdzie trwa posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej, mówił dla państwa Oliver Kubicki, rzecznik Komisji Weryfikacyjnej. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam naszych widzów. Pozdrawiamy i kierujemy te pozdrowienia dla państwa, do państwa i za chwilę po krótkiej przerwie wracamy. Zapraszamy państwa na przegląd wydarzeń telewizji w polsce.pl.